CBA zakończyło kontrolę w Urzędzie Gminy Dębica. Inspekcję prowadził Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie. Sprawa dotyczyła sprawdzenia określonych przepisami prawa wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania, realizacji wybranych zamówień publicznych oraz rozporządzania mieniem. Ta kontrola zakończyła się w styczniu. Zakres kontroli to obejmowało tak zwane parkingi, ale place manewrowe przy kościołach w Zawadzie i Brzeźnicy. Do wszelkich uwag poszerzej ze strony kontrolujących na piśmie przekazaliśmy nasze stanowisko i na dzisiaj oczekujemy po prostu stanowisko kontrolujących, jak i dalszy tok postępowania. Przede wszystkim kontrolowano zgodność zarządzenia wewnętrznego z procedurami wyłaniania wykonawców, żeby zachować tryb odpowiedni i równość dla wszystkich wykonawców. I rozbieżności przede wszystkim dotyczyły, czy wymagało to pozwolenia na budowę, czy po prostu zgłoszenie na budowę. I w związku z tym przedstawiliśmy nasze stanowisko w tym zakresie i oczekujemy, tak jak powiedziałem, już na ostateczne stanowisko kontrolujących, czy organu kontrolowanego. Czekamy teraz na wyniki, gdzie my przedstawiliśmy swoje uzasadnienia. Chcę powiedzieć, że w aspekcie społecznym po prostu jest pewne jakby zaniepokojenie, dlatego że te obiekty, te place manewrowe służą przede wszystkim po prostu i dla wiernych, ale i również są centrum, jakby chociażby jeśli chodzi o Brzeźnicę, gdzie takich placów manewrowych brakuje i również taki plac manewrowy spełnia również funkcje dla innych potrzeb, chociażby po prostu dla szkoły, dla domu kultury, a tak samo i jeśli chodzi o Zawadę. No nie zapominajmy, że tam jest i kult maryjny, są okresy, kiedy tysiące po prostu jest samochodów. Protokół mamy, protokół już został podpisany. Te uwagi, jakie były, to również odnieśliśmy się do tych uwag i teraz czekamy na stanowisko CBA w tym zakresie. Kontrola w Urzędzie Gminy Dębica trwała od kwietnia 2021 roku. Okres, jaki sprawdzał Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie, obejmował lata 2014-2019.